Witam wszystkich serdecznie z ziemi sanockiej. Gdyby ten film był kręcony 4 wieki temu, witałbym z centralnej Rzeczpospolitej. A dziś Sanok i piękne Bieszczady to najwspanialszy turystyczny region w południowo-wschodniej Polsce. Czasy wielkiej kolonizacji przyszły tu z XIV i XV wiekiem, a na tereny górskie jeszcze później. Takie domy z wnękowym podcieniem budowali dolinianie, zamieszkujący kiedyś okolice Sanoka i Leska. Kościół z Bączala stoi w sektorze Pogórzan. Ta grupa etnograficzna żyła na terenach od Gorlic aż po Brzozów. W sanockim parku zgromadzono również zagrody tutejszych górali, Bojków i Łęków. Stoją w najwyżej położonej części skansenu. Żeby ożywić obraz dawnej podkarpackiej wsi, do zagród wprowadzono zwierzęta, mistrzów dawnego rzemiosła, a także słowiańskich wojów. Spośród wszystkich budowli skansenu najbardziej podoba mi się cerkiew bojkowska, przeniesiona z Grąziowej nad Wiarem. Bojkowie byli potomkami osadników ruskowołoskich, kulturą podobni do Łemków. Łączyła ich też wiara grecko-katolicka. Głównym elementem wyposażenia świątyni jest ikonostas, oddzielający nawę od ołtarza umieszczonego w przestrzeni symbolizującej Królestwo Niebieskie. Ikony obudowano bogatą snycerką. Mistycznego ducha wniosły do wnętrza płomienie świec i modlitwa Hospody Wozzwach: Panie, zwracam się do Ciebie. Głos starobułgarski z XIV wieku, chór Marianny Jary. Szczawnicy spływają Dunajcem. W Sanoku, Sanem, to bratnie rzeki. Obydwie biorą swój początek w Karpatach i obydwie są dopływami Wisły. Przy czym San jest 2 razy dłuższy od Dunajca, ma 443 km. Flisacy z Sanoka w regionalnych niebieskich kamizolach sterują łódkami używając długich drągów, tak samo jak ich koledzy w pieninach. Potrafią też zabawiać gości anegdotami i legendami. O Sanie, który jest ojcem wszystkich biesów i czadów, o cudownym źródełku w Uluczu i o mnichu z Zagórza. Czapla na łowach to tutaj powszedni obrazek. Pięknie, prawda? A zobaczycie, jaki urodziwy jest San w górnym biegu. By przeprawy rzecznej i traktu handlowego na Węgry strzec, król Kazimierz Wielki ufortyfikował Sanok i wzniósł zamek. Przez ćwierć wieku rządziła nim królowa Zofia Holszańska, czwarta żona Jagiełły, która dała mu wreszcie męskich potomków, Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka. Sonka Holszańska od razu spodobała się królowi, jak tylko ją poznał. Kłopot był w tym, że jej starsza siostra, Wasylisa, była jeszcze panną, a honor rodziny wymagał, by wydawać panny za mąż od najstarszej do najmłodszej. Zaproponowano więc królowi Wasylisę. Sam to wiem, że siostra starsza jest cudniejsza, odrzekł król, ale ma wąsiki, a to znaczy, że z niej dziewka krzepka. A ja jestem człowiek stary i słaby i nie śmiem się na nią pokusić. Koniec końców Jagiełło ożenił się z 17-letnią Sonką, a miał już na karku 70. Znalazł też męża dla Wasylisy, żeby honoru holszańskich nie nadszarpnąć. W zamkowych murach mieści się dziś muzeum historyczne. Oto wystawa poświęcona sztuce cerkiewnej. Sanok jest w posiadaniu olbrzymiej kolekcji ikon pisanych przed i po Unii Brzeskiej. 15 lipca rano w 1915 roku przybył do Sanoka szeregowiec Józef Szwejk. Dzielny wojak wykonał tu zadanie w interesie całej armii, wyciągając pijanego podporucznika Duba z domu uciech, który mieścił się ponoć w budynku przy Jagiellońskiej.
ten literacki fakt upamiętnia tabliczka. Jest jeszcze coś. Grób Adama Dębickiego, najprawdziwszego feldmarszałka lejtnanta w służbie cesarza. Śladami Szwejka po Galicji przewędrował Antoni Kroch, znakomity etnograf i literat, autor najnowszego przekładu powieści Haszka. Kroch napisał też książkę o Szwejku i o nas. To dobra lektura przed wędrówką po Podkarpaciu. Za Polski Ludowej każde dziecko wiedziało, że ze Sanoka są autosany. Zanim fabryka ruszyła z produkcją popularnych autobusów, budowała wagony kolejowe. A początkiem wagonówki był warsztat kotlarski założony przez uczestników Powstania Listopadowego panów Lipińskiego i Beksińskiego, Mateusza. Muzeum Historyczne na Zamku chlubi się dziś największym w Polsce zbiorem dzieł plastycznych Beksińskiego Zdzisława. To pra-pra-pra-prawnuk Mateusza. Tu się urodził i tu mieszkałby chyba do końca życia, gdyby mu domu nie wyburzyli. Malarstwo Beksińskiego niezmiennie ekscytuje odbiorców, budząc skrajne uczucia. Od zachwytu po oburzenie, a nawet strach. Ja widziałem w tych obrazach śmierć, cierpienie i przemijanie, a to niezbyt miłe uczucia. Ale może obieży kraje zobaczą w nich zupełnie, zupełnie coś innego. Do zobaczenia w Sanoku, Łuczykije.